Chciałbym podyskutować z Państwem na temat naszej najwcześniejszej historii, na temat tego, co jest, co o niej wiemy, co zostało napisane na jej temat, ale również i podyskutować o tym, co mogłoby być napisane, ponieważ może być jej treścią naszej historii. Faktycznie punktem wyjścia jest książka, którą napisałem, którą wydałem jako pracę naukową, bo naukową dlatego, że w recenzowanym, punktowanym wydawnictwie krakowskim, Księgarnia Akademicka. Książka nosi tytuł Lechia i Lechici w Kronice Polskiej Mistrza Wincentego, tak zwanego Kadłubka. Została zrecenzowana pozytywnie przez profesor doktor habilitowaną Hannę Kowalską-Stus. Pani profesor jest kierownikiem Katedry Bizantyjsko-Prawosławnej na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, a zarazem przewodniczącą Komisji Kultury Słowian Polskiej Akademii Umiejętności. To dla mnie wielki zaszczyt, że ktoś z taką pozycją zawodową, naukową, z tak wielkim dorobkiem naukowym zgodził się zrecenzować tę moją pracę i zarazem zrecenzować ją pozytywnie. Za to jeszcze raz pani profesor serdecznie dziękuję. O czym może zacznę od tego, o czym nie będę mówił. Nie będę mówił o takich zjawiskach jak Wielka Lechia, jak Imperium Lechickie, jak Starożytna Lechia, a to dlatego, że nie są to pojęcia historyczne. Takie byty w naszej historii, w historii Polski, czy szerzej historii Europy Środkowej, Środkowo-Wschodniej, Wschodniej, czy nawet zachodniej Azji, pod pewnymi względami można i tę zachodnią Azję dołączyć do tego zestawu pojęć geograficznych. Taki twór nie istniał. Na tych obszarach nigdy w historii Wielkiej Lechii, Imperium Lechickiego czy Starożytnej Lechii nie było. Lechia czy Lechici mogą być kategoriami historycznymi, ściśle historycznymi, ale jeżeli nimi są, bo tak naprawdę to wymaga specyficznych badań naukowych, ale jeżeli nimi są, to są to kategorie średniowieczne. Są to fenomeny w historii średniowiecznej Europy, a nie wcześniejszej. Lechia i Lechici. Także o ile to jest dyskusja na temat tego, czy taka Lechia, czy tacy Lechici istnieli, byli zjawiskami historycznymi w średniowiecznej Europie, o ile to mieści się w granicach wypowiedzi naukowej i dyskusji naukowej, o tyle dyskusja na temat Wielkiej Lechii, Imperium Lechickiego, Starożytnej Lechii się nie mieści. Po prostu z góry wiemy, że takich bytów nie było, bo mamy wystarczająco dużo źródeł historycznych, żeby móc powiedzieć z pewnością, że takie byty nie istniały. Współcześnie oczywiście powstają prace, wydawane są książki nawet przez ważne, duże wydawnictwa, domy wydawnicze. Książki, które podejmują tę problematykę Wielkiej Lechii czy Starożytnej Lechii. Moim zdaniem, znaczy trzeba zauważyć, że nie są to prace naukowe, tylko właśnie popularno-naukowe czy popularyzatorskie. No i trzeba powiedzieć, że wśród tych prac, że choć one powstają, są wydawane, to jednak nie zawierają informacji o nowych źródłach historycznych, które by dokumentowały istnienie tejże starożytnej Lechii czy Wielkiej Lechii. Jeżeli jakakolwiek Lechia, już kończąc ten wątek, jeżeli jakakolwiek Lechia istniała przed rokiem 966, tak umownie przyjmując, no to nie była to żadna Wielka Lechia, to był to twór państwowy, czy przedpaństwowy, czy parapaństwowy, zależy jak to tam będziemy definiować państwo, o rozmiarach nie większych niż współczesna Polska, niewiele większych niż współczesna Polska. No mogło być, dzisiaj Polska ma liczyć 312 tysięcy 700 km kwadratowych. Ta Lechia, która może być przedmiotem dyskusji naukowej, gdzieś tam w okresie właśnie X czy nieco wcześniej wieku, to będzie państwo liczące góra 400 tysięcy, a prawdopodobnie nie, kilometrów kwadratowych. Prawdopodobnie trochę mniej, 370, 80, 90. To więc na temat tego, o czym nie będę mówił. O czym będę mówił? No, będę próbował powiedzieć, czym w historii Polski, szerzej w historii Europy, Lechia mogła być,
i kim Lechici byli, względnie wręcz są nadal. Ale będzie to wypowiedź, która no, będzie aspirować do miana naukowej, w tym sensie, że będzie oparta o interpretację, o przywołanie interpretacji źródeł historycznych, które tęże Lechię i tychże Lechitów dokumentują, które po prostu o nich mówią. Albo mogą mówić, tak? Bo czasami mamy na tyle zniekształcone nazwy własne, które można wiązać z Lechią czy Lechitami, no, że trudno rozstrzygnąć, czy pod tym zapisem, który mamy, kryją się ci Lechici, czy ta Lechia, czy też nie. Tak jak powiedziałem, to będzie dyskusja w odniesieniu do wypowiedzi, w odniesieniu do źródeł historycznych. Przede wszystkim Kadłubka, mistrza Wincentego w historiografii zwanego Kadłubkiem. No dlaczego, to powiem w dalszej części. On będzie głównym przedmiotem mojego tutaj zainteresowania, mojej wypowiedzi, ponieważ to dzieło, które napisał, które stworzył, no stanowi oryginalny, w każdym tego słowa znaczeniu, wykład historii Polski i wykład tożsamości tejże Lechitów. Do tego Kadłubek, jako no, jeden z nielicznych, posłużył się w swojej wypowiedzi dziejopisarskiej, swojej kronice polskiej, posłużył się terminem Lechia i dlatego oczywiście pisał po łacinie, więc to słowo jest tam zapisane w języku łacińskim, ale jest i to bez wątpienia on je wprowadził do historiografii polskiej i do wykładu historii Polski. Ważne jest to, że ta Lechia, że określenie Lechii, które pada w jego kronice, jest określeniem bardzo precyzyjnym. On dokładnie wymienia dzielnice Polski i nie tylko Polski w ówczesnym tego słowa znaczeniu, we współczesnym tego słowa znaczeniu mniej więcej też. Wymienia konkretne dzielnice jak Mazowsze, Wielkopolska, Małopolska, tam Kaliskie, Gnieźnieńskie, Pomorze Zaodrzańskie, wymienia zachodnie prowincje ruskie. On pisze o niektórych prowincjach ruskich, no chodzi mu o Ruś Halicko-Włodzimierską, czy o obszar zachodniej połowy Rusi Halicko-Włodzimierskiej. I na koniec nazywa całość ten konglomerat ziem, który wymienia, nazywa Lechię. Mówi, że tak przeto, to mamy tłumaczenie pani Brigidy Kirbis, brzmi w następujący sposób. Tak przeto Kazimierz stał się władcą Lechii, monarchą Lechii, tak? Monarchus Lechie jest napisane po łacinie. Tak przeto Kazimierz, chodzi o Kazimierza II Sprawiedliwego, czyli syna najmłodszego syna Bolesława Krzywoustego, tak przeto Kazimierz stał się monarchą Lechii. Dzięki temu wiemy, czym ta Lechia jest. Na pewno jest ówczesnym państwem polskim, czy konglomeratem ziem polskich, będących w stanie rozbicia dzielnicowego, które uznają władzę zwierzchnią księcia Kazimierza Sprawiedliwego. To jest rok dokładnie 1180. Do tej daty się odnosi ta wypowiedź Kadłubka, którą przytaczam. No i tym samym mamy no, stuprocentową pewność na temat tego, czym ta Lechia dla Kadłubka w około 1195 roku była. Była to Polska, była to Polska podzielona na dzielnice, poszerzona o Pomorze Zaodrzańskie na zachodzie oraz zachodnią część, zachodnią połowę ówczesnego księstwa Halicko-Włodzimierskiego. To jest właśnie Lechia, jedyna tak naprawdę historyczna, pewna Lechia, o jakiej możemy w ogóle powiedzieć. Każde inne określenie jest bardzo problematyczne, mniej czy bardziej, ale problematyczne. Tu mamy pewność. Po prostu napisał Kadłubek w 1195 roku, odnosił tę Lechię do roku 1180, więc też nie pisał o jakiejś rzeczywistości bardzo, bardzo odległej w czasie, tylko w zasadzie z perspektywy historycznej, no teraźniejszej dla niego. Bo jest różnica tylko 15 lat, a jak wiemy, pisał też o czasach poprzedzających setki lat. Ten rok 1180 czy 1195, kiedy prawdopodobnie ten fragment kroniki jego dzieła, czyli Kroniki Polskiej, powstawał. Teraz wreszcie, kim są Lechici, czy też kim byli? No, Kadłubek w swojej kronice
użył terminu lechici 11 razy. Raz przymiotnika relacyjnego utworzonego od tegoż rzeczownika, czyli w formie lechicki. Czyli w sumie mamy 13 razy odniesienie do etnonimii lechickiej w jego kronice. Raz Lechia, raz Lechicki, 11 razy Lechici. Tak jak powiedziałem, to są oryginalne ujęcia, to jest oryginalne ujęcie tej problematyki, dlatego że nikt wcześniej tymi lechitami się, tą kategorią się nie posługiwał. Może jeszcze wrócę do tego, że każda z tych 13 fraz, w których jest odniesienie do tych, czy są przywołani ci lechici, że w każdej z nich właściwie należy przyjąć, że lechici równa się Polacy. Nie mamy innej, nie mamy, w zasadzie nie mamy innego możliwości w inny sposób rozumienia użycia tego terminu przez Kadłubka, jak rozumieć to w ten sposób, że po prostu jest to alternatywna, druga alternatywna nazwa Polaków. Na pewno wprost czytając Kadłubka, to tylko taki wniosek można wyciągnąć. Jeżeli by się bardzo mocno zagłębić i próbować interpretować różne niuanse tych osnów, w których ci lechici w tych poszczególnych wypowiedziach istnieją, no można byłoby próbować znajdować coś nieco innego niż znak równości pomiędzy etnonimem Polacy a etnonimem lechici. Ale jest to dyskusyjne i na pewno kontrowersyjne. Jakiekolwiek przeciwstawianie Polaków lechitom, lechitów Polakom, może prowadzić na manowce, a być może nawet po prostu prowadzi. Czyli lechici to jest, czyli te pojęcia są indywidualną jakby indywidualnym wkładem Kadłubka do wykładu dziejów Polski i do historii Polski, bo dowiadujemy się, że w ogóle takie pojęcie, takie terminy istniały. Dowiadujemy się tego od niego, ponieważ we wcześniejszych źródłach historycznych, które powstawały na ziemiach polskich, one powstawały gdzieś od przełomu X-XI wieku, tej nomenklatury nie mamy. Nie mamy jej w rocznikach, w analistyce polskiej, czyli w żadnym z roczników, które powstawały w języku łacińskim i były tworzone wraz z upływem czasu, gdzieś od końca prawdopodobnie drugiej połowy X wieku przez cały XI wiek i cały XII wiek, w tych rękopisach, które posiadamy, tych roczników, rękopisach powstały dużo później, znaczy z tych, które przetrwały do nas, to wiemy, że powstały dużo później. Niemniej jednak zakładamy, że wzmianki, które się w nich znajdują, były pisane na bieżąco. Na przykład, tak, Dobrawa przybyła do Polski, tak, 965 rok. Zakładamy, że wzmianka powstała tuż po tym, jak Dobrawa faktycznie przybyła. Albo Mieszko baptizeur, tak, czyli Mieszko ochrzcił się, 966. Zakładamy, że mniej więcej to właśnie wtedy powstała ta wzmianka. 967, że narodził się Bolesław. Też zakładamy, że powstało to około roku 967. Ani w tych zapiskach, ani we wszystkich kolejnych, które powstawały przez resztę X wieku, XI, XII wiek czy później, czyli również w czasie, kiedy po powstaniu dzieła Kadłubka, analistyka polska nie posługuje się terminologią lechicką, nomenklaturą lechicką. Tam nie mamy ani lechitów, ani lechi, ani przymiotnika utworzonego od tych rzeczowników. Należy to stwierdzić, tak? I powiedzieć, że nie wiadomo do końca, że dlaczego tak się stało. Że tego nie wiemy i że to wymaga dalszych prac, studiów i analiz. Ważne jest to, że wraz z nadejściem roku około 1195, czyli rokiem, w którym większość tekstu Kadłubka prawdopodobnie była już napisana, ci lechici objawiają się. Objawiają się właśnie w kronice Kadłubka i jak już się objawią, to nie znikną przez kolejnych 700 lat z wykładu historii Polski. Każda kolejna kronika, każdy kolejny opis dziejów, taki narracyjny opis dziejów historii Polski będzie posługiwał się tą nomenklaturą.
aż do końca XIX wieku, dokładnie do 1897 roku, no każdy historyk, każdy dziejopisarz, który będzie odnosił się do tej historii naszej najwcześniejszej, tą nomenklaturą będzie się posługiwał. To zawsze będzie synonim dla Polaków, Lechici będzie synonimem dla Polaków. To czas rzadziej, dużo rzadziej będzie używany termin Lechi, ale i ten się będzie pojawiał i nikt od niego nie będzie abstrahował. Łącznie z najwybitniejszymi historykami polskimi XIX wieku, jak na przykład Joachim Lelewel, który w swoich wielu publikacjach, wszystkich prawdopodobnie, których dotykał problematyki początków Polski czy Polaków, tą nomenklaturą się posłużył. To należy podkreślić, bo no widać, jak wielkim przełomem poznawczym również była ta kronika wincentyńska, która jako pierwsza tą nomenklaturą się posłużyła. Wreszcie mamy rok, przychodzi rok 1897 i zostają wydane dwie prace dwóch galicyjskich profesorów, profesora Podkańskiego oraz profesora Małeckiego. Podkański napisał książkę Lachy i Lechici, pod tytułem Lachy i Lechici, natomiast Małecki Lechici w świetle historycznej krytyki. No i obaj ci panowie no wyszli z założenia, że może nie, poddali historię i tożsamość Lechitów tak przekonującej krytyce, że wyrzucili ich z wykładu historii Polski. Ciż Lechici z niej zniknęli. Wyniknęło to z tego, że do roku 1897 narosło wokół pojęcia i tożsamości Lechitów tak wiele przekłamań, nadinterpretacji, tak jak te współczesne wielkie Lechie czy starożytne Lechie, tylko że w realiach XIX, XVIII, XVII, XVI i wcześniejszych wieków, że nie było trudno ich po prostu z tego wykładu historii Polski wyrzucić. Wyrzucono ich dlatego, że byli przedstawieni w zły sposób, w sposób na pewno odbiegający od prawdy historycznej, a wzięło się to z tego, że po prostu tej prawdy nie znano, nie rozumiano. Nie rozumiano ich historii, nie rozumiano własnej historii, czyli historii Polski, nie rozumiano tego, kim ci Lechici byli, co to była ta Lechia. Przede wszystkim dlatego, że właśnie nie czytano kadłubka, czyli nie czytano go dość uważnie. Nie czytając, pisano najprzeróżniejsze historie, nieprawdziwe, zmyślone. I dlatego Małeckiemu czy Podkańskiemu pod koniec XIX wieku było tak łatwo ich z wykładu historii Polski usunąć. Przez cały wiek XX oraz pierwsze kilkanaście lat, pierwszych 12 lat, 11, 12 lat XXI wieku historiografia polska abstrahowała od tych pojęć. Znów, podobnie jak do roku 1195, Lechitów i Lechi nie mamy w wykładzie historii Polski. Nie traktuje się te pojęcia jako mające wartość historyczną, a jedynie wartość literacką, symboliczną, jako pewnego rodzaju, no nie wiem, ozdobniki, które zostały wrzucone przez kadłubka do jego opisu historii Polski, a których to ozdobników później nikt nie zrozumiał. No, jest to w pewnym sensie usprawiedliwione. Takie działanie było w pewnym sensie usprawiedliwione. Faktycznie wykład kadłubka był na temat Lechitów no, po prostu średnio zrozumiały, no, ale do tego jeszcze za chwilę wrócę. W każdym razie no, można tłumaczyć polskich historyków dwudziestowiecznych z tego, że abstrahowali od tego pojęcia, ponieważ cały czas żyli właśnie w tym przekonaniu profesorów Małeckiego i Podkańskiego, no, że jest to po prostu fikcja literacka, która wartości historycznej nie ma, no, nie ma odzwierciedlenia historycznego w historii, nie ma odzwierciedlenia w historii Europy Środkowej czy Środkowo-Wschodniej. W 2012 roku wychodzi praca, moim zdaniem fundamentalna, jedna z najważniejszych książek, jakie kiedykolwiek zostały po polsku napisane w odniesieniu do polskiej historii, do wykładu dziejów Polski, bo powstaje doktorat napisany na wydziale na Uniwersytecie Jagiellońskim, doktorat Piotra Makucha,
Promotorem tego doktoratu jest kierownik, była, no i jest, kierownik Zakładu Iranistyki w Instytucie Orientalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, pani profesor Anna Krasnowolska. I doktor Makuch pod kierunkiem pani profesor Krasnowolskiej no, prawdopodobnie odkrył znaczenie treści kroniki Kadłubka. Jak pewnie Państwo pamiętają, wiedzą, Kadłubek pisał w swojej kronice o różnych rzeczach. Pisał o Polakach walczących z Juliuszem Cezarem. Zwracam uwagę, Polakach, a nie Lechitach. Polacy walczyli z Juliuszem Cezarem wedle Kadłubka i Polacy wygrywali z Juliuszem Cezarem w jego kronice polskiej. Również Polacy walczyli, tu przyznaję, również Lechici, walczyli z Aleksandrem Macedońskim. Raz wygrywali, raz przegrywali z nim, no niemniej jednak walczyli również. No wiemy dobrze, że Aleksander Macedoński to tam rok około 330 przed narodzinami Chrystusa i że wtedy żadnych Polaków nie było. Lechitów zresztą też. Nie było, być nie mogło. To są zjawiska, które fenomeny historyczne, które powstały wiele, wiele set lat później. Po roku 330 przed Chrystusem. Również czas Juliusza Cezara, czyli czasy około 50 roku przed Chrystusem, w których to wedle Kadłubka Polacy walczyli z Rzymianami, z Juliuszem Cezarem. No wiemy, że wtedy Polaków też nie było, tak? Że mówienie o Polsce czy Polakach w tym czasie jest nieporozumieniem z dzisiejszej perspektywy na to patrząc, operując pojęciami, które mają tę treść, no, która się narzuca, gdy myślimy Polska, Polacy. Takich Polaków, czy tejże Polski w 50 lat przed Chrystusem, czyli w 50 roku przed Chrystusem, czyli w czasach Juliusza Cezara na pewno nie było. Mimo tego Kadłubek napisał, że byli, walczyli, nawet zwyciężali. Jeżeli dobrze pamiętam, to córka Juliusza Cezara nawet została żoną Lestka III, jednego z władców polskich, których Kadłubek przywołuje na karty swojej kroniki. W sytuacji, kiedy mamy taki wykład historii Polski, tak powiedzmy sobie, no z dzisiejszej perspektywy nieprawdopodobny, czy niemożliwy wręcz do zaistnienia, to nic dziwnego, że wzbudzał on krytykę, wątpliwość w historiografii nie tylko polskiej, również na przykład niemieckiej, no i nie budził zaufania. Nie budził zaufania tym samym cały wykład historii Polski zaproponowany przez mistrza Wincentego. Makuch, wracając do doktoratu doktora Makucha, Makuch to zrozumiał. Makuch zrozumiał, o co chodziło Kadłubkowi, gdy pisał, że Polacy walczyli z Aleksandrem Macedońskim, czy wygrywali z Juliuszem Cezarem. Ani my tutaj, tak jak siedzimy, ani cała polska historiografia, czy nawet można szerzej powiedzieć, cała europejska historiografia, od chwili, kiedy Kadłubek to napisał, tego nie rozumiała. Zrozumiał to doktor Piotr Makuch. I to, w jaki sposób to zrozumiał i w jaki sposób to zinterpretował, zawarł w swojej pracy doktorskiej, którą obronił na Uniwersytecie Jagiellońskim i która została wydana też w formie książki pod tytułem Od Ariów do Sarmatów, nieznane 2,5 tysiące lat historii Polski. No z tymi 2,5 tysiącami lat historii Polski to ja się nie zgadzam, no ale generalnie sposób, w jaki wytłumaczył znaczenie treści Księgi Pierwszej Kroniki mistrza Wincentego przyjmuje. I uważam, że dopiero teraz rozumiemy, o czym Kadłubek pisał i dlaczego tak napisał, a nie inaczej, pisząc o tych walkach z Aleksandrem Wielkim czy z Juliuszem Cezarem. Moja praca, moja książka właściwie opiera się o... Czy można w parę słów dowiedzieć się, jak by tłumaczył? Co on tam takiego napisał? Co jest tym przełom? Ten Makuch? Oczywiście, że tak. Pan doktor Piotr Makuch uznał, że treść Księgi Pierwszej Historii Polski nie jest treścią historii polskiej, tylko jest treścią historii ludów irańskich, czyli Persji, Scytów, Sarmatów, a nie historią Polski, w największym skrócie rzecz ujmując. Ponad 90% zdaniem Makucha oraz, jak rozumiem, promotor jego książki, tak jak powiedziałem, kierownik Zakładu Iranistyki Instytutu Orientalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego,
stwierdzili, że treść Księgi Pierwszej nie jest treścią historii Polski, jak wszyscy przyjmujemy, tylko jest zapisem historii ludów irańskich, Persji, Scytów, Sarmatów. To tak odpowiadając na Pana pytanie. No, czyli idąc dalej, tak? No, Krak, tak? Którego znamy z bodajże od rozdziału trzeciego kroniki, w rozdziale trzecim, czwartym jest kroniki mistrza Wincentego, jest Krak przywoływany. Nie jest w rzeczywistości historycznym władcą Polski o imieniu Krak, tylko jest echem, dość bliskim nawet echem, historycznej postaci Cyrusa II Wielkiego, władcy Persji, zabitego w roku 539 przed Chrystusem. Wanda, córka Kraka, naszego z Kroniki Kadłubka, jest w rzeczywistości córką tegoż Cyrusa II Wielkiego. Lestko, władca Polaków, nawet nie Lechitów, a Polaków, w Kronice Kadłubka, nie jest żadnym władcą Polski, tylko jest lekko zmitologizowaną postacią historycznego władcy Persji, Dariusza I Wielkiego. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Każda postać w historii Kadłubka, w pierwszej księdze Kroniki Polskiej Wincentego Kadłubka, ma swój pierwowzór w historii Persji albo w historii ludów irańskich. To tak najkrócej odpowiadając na Pana pytanie. Co można jeszcze powiedzieć ważnego na temat tej problematyki? Przede wszystkim to, że te pojęcia, może nawet od tego należało zacząć, że te pojęcia Lech i Lechitów, one są obecne również i dziś. Kiedy pojedziemy na Litwę i będziemy próbowali rozmawiać z Litwinami i oni będą pytali się, czy będą nas nazywali, naszą narodowość, naszą tożsamość etniczną będą nazywali, to przecież nie powiedzą, że jesteśmy Polakami, bo mają swoje własne słowo na określenie Polaków i ono nie jest jakąś bałtyckojęzyczną formą terminu Polacy. Tylko po litewsku jesteśmy Lenkaj, nie Polacy, a Lenkaj. Po węgiersku nie Polacy, a Lędziel. Po turecku, nie wiem teraz jak to należałoby wymówić, ale pisze się Lechce. Kiedyś nieco inaczej, Lecher, jeżeli dobrze pamiętam, obecnie Lechce, przez samo H pisane. Więc to jest etnonimia, która jest obecna również obecnie. Na pewno wszyscy wiemy, jak byliśmy nazywani przez ludy wschodniosłowiańskie jeszcze, no powiedzmy, 100 lat temu, może nawet mniej. Nie byliśmy Polakami, tylko byliśmy Lachami, prawda? Tego typu nomenklatura istnieje prawie w każdym języku, łącznie z greckim, średniowiecznym greckim, Europy Środkowej, Południowej, Południowo-Wschodniej, Wschodniej, no jeżeli Turcja, to Zachodniej Azji, podobnie jest z Iranem współczesnym, gdzie ta nomenklatura też odnosi się właśnie do terminu z rdzeniem Lech, a nie do słowa Polacy czy Polanie. Podobnie jest z nazwami państw. Lenkija to po litewsku Polska, a nie Polska. Lędziel Orszak, czy Orszok, już w tej chwili nie pamiętam, po węgiersku, to właśnie jest Polska, a nie Lędziel Orszak, a nie Polska. Czy jakieś słowo zbliżone do terminu Polska wypowiedziane w języku uralskim, tak? No bo węgierski to język z gałęzi języków, z rodziny języków uralskich, ugrofińskich. Tak jest współcześnie, w 2021 roku. Czyli ta nomenklatura lechicka, Lechia Lechici, nie jest rzeczywistością historyczną, jest teraźniejszością. Tylko że na Litwie i na Węgrzech, a nie w Polsce. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu była rzeczywistością historyczną na wschodzie, na Ukrainie, Białorusi, w Rosji, czy na południu, w Serbii, w Rumunii.
czy w Grecji, pewnie, dużo wcześniej ona została wyparta, niemniej też była obecna. Na pewno była obecna gdzieś około połowy XI wieku, bo wtedy mamy z tego roku, mamy z około 1050 roku, mamy takie pismo polemiczne Opusculum contra Francos, które jest przypisywane Focjuszowi, czyli patriarsze Konstantynopola z końca IX wieku, w którym właśnie ten termin, albo wprost czytany Lechia, albo nieco inaczej, zależy, który manuskrypt, który rękopis tegoż Opusculum weźmiemy do ręki, występuje. Także ta nomenklatura lechicka przez wiele set lat była obecna i służyła do nazwania Polski zamiast nomenklatury polskiej, polańskiej. No a dzisiaj jest obecna jedynie wśród Węgrów, i jeżeli chodzi o Europę, to Węgrów i Litwinów, czy Węgrów, Litwinów i Łotyszy. Co się stało z tymi Lechitami, którzy byli tak szeroko obecni dość szeroko obecni w zapiskach źródeł historycznych średniowiecznych, no a dziś w wykładach historii ich nie ma. Zostali wyparci przez termin lędzianie, który no dziś współcześnie stanowi no taki swoisty erzac Lechitów, no i namiastkę, pewną bardzo lichą, mówiąc już wprost, namiastkę lechickości. Lędzianie powstali, mają życiorys bardzo krótki, płytko zanurzony w historii, bo gdzieś od około roku tam 1900 pierwsze wykłady historii pisane przez polskich historyków posługujące się tym terminem. On powstał w nawiązaniu do nazw, które faktycznie można odnosić do ludności ziem polskich, a które powstawały na przykład w źródle greckim, w De Administrando Imperio, w cesarza Konstantyna Porfirogenety około roku 950, który faktycznie posłużył się formułą lędzaninoi, w drugim przypadku lędzeninoi, które to nazwy faktycznie można odnosić do mieszkańców ziem współczesnej południowo-wschodniej Polski czy zachodniej, południowo-zachodniej Ukrainy. Ta nazwa na podstawie tychże lędzaninoi Konstantyna Porfirogenety, no powstała nazwa lędzianie, została ta nazwa jakby stworzona, czy też w ten sposób przełożono ten zapis Konstantyna Porfirogenety na język polski, i tak powstali lędzianie. Oni z czasem wyparli nomenklaturę lechicką, no, która ma jednak historię dużo, dużo dłuższą, bo Kadubek to jest koniec XII wieku, bo inne źródła historyczne, które zawierają albo termin lechici, pisany po łacinie, czyli będzie lechite, albo termin zbliżony do niego w innych źródłach historycznych, które powstawały w innych językach niż łaciński, pisane innymi alfabetami niż łaciński. Takich nazw będzie zupełnie dużo. Znaczy takich źródeł historycznych będzie zupełnie dużo, no i też wariantów nazw lechici, no należy przyznać, że też będzie dużo. Tak, być może nawet możemy mówić o kilkunastu takich wariantach. Jeden z tych wariantów, czyli właśnie tych lędzaninoi Konstantyna Porfirogenety, wybrano i uznano, że to oni są, że to lędzanino jest, ma wartość historyczną, a nie lechite, lachy i temu podobne. Jednak wzmianka o lędzanino jest jedyna, a na tym się zaczyna i na tym kończy. Żadnej innej podobnej do niej nie ma. Natomiast no, w nazwach z rodzeniem Lech możemy mówić naprawdę o kilku źródłach historycznych powstałych w różnych czasach, nie tylko u Kadłubka. To są również inne źródła historyczne, na przykład czeskie. No a przede wszystkim mamy Nestora i jego powieść w rymiennych Liet, w której to Nestor posługuje się kilkadziesiąt razy na oznaczenie Polaków czy poddanych dynastii piastowskiej panującej w Polsce. Posługuje się na to oznaczenie terminem Lachy aż kilkadziesiąt razy.
Ja liczyłem i sam nie wierzyłem, nie mogłem uwierzyć, doliczyłem się 61 przypadków użycia terminu lachy przez Nestora w jego powieści Minionych lat. Być może źle liczyłem, znaczy nie liczyłem według oryginału ruskiego, czy przekładu rosyjskiego współczesnego, staroruskiego oryginału, czy przekładu rosyjskiego współczesnego, tylko no, przekładu na język polski, tu przyznaję. Więc być może w przekładzie jest ten etnonim jest przywołany więcej razy niż w oryginale Nestora. No to każdy z nas może ocenić, tak, czy wartość historyczną mają Lędzianie powstali zapisani w tej formie około 1900 roku po raz pierwszy i odnoszący się do jednej pojedynczej zmianki, która być może jest no, dalekim echem jakiegoś oryginału lechickiego, powtarzam, Lędzianinoj. Jestem jeszcze u grafa warskiego, Lendizi, tak? Czyli jeszcze wcześniejszym. Tak, ma pan rację, oczywiście. Są Lendizi z geografa bawarskiego, czyli z dokumentu powstałego z roku około 850. To prawda. Ciż Lendizi, a też na pewno pan wie, że ciż Lendizi są na przykład przez profesora Tymienieckiego umiejscowiani w Wielkopolsce, przez innych naukowców na pograniczu współczesnym polsko-zachodnio-ukraińskim, polsko-ukraińskim, gdzieś w okolicach Lwowa Przemyśla. Jeszcze inni uważają, że ci Lendizi mieszkali jeszcze gdzie indziej, tak? Na ziemi sandomierskiej, ziemi lubelskiej. Profesor Labuda uważa, że mieszkali, no powiedzmy, tam, gdzie do Bugu, tak? Tak, jak powiedziałem, no, w lubelskim, tak? Na obszarze współczesnej Lubelszczyzny. To prawda, ale Lendizi, jak pewnie pan wie, są też pojedynczą zmianką, a nie jest tak, że mamy tych nazw w tej formie, czy bardzo bliskiej tej formie, kilka czy kilkanaście. A przede wszystkim, no, być może, że jest to jednak zniekształcona forma regularnego etnonimu Lechici, a nie na odwrót. Natomiast oczywiście ta pańska uwaga jest bardzo cenna, bo pokazuje, że nomenklatura zbliżona do lechickiej albo wręcz lechicka może mieć aż tak starą metrykę. Dlatego, że no jeżeli przyjmiemy jakiś twór o nazwie Lendizi, to ten twór jakby kończy, jego historia zaczyna się i kończy wraz z tym jedynym dokumentem, opisem grodów, zapiską tak zwanego geografa bawarskiego z roku około 850, 60, 39, tam różne daty padają. Także no, przyjęcie jakiegoś takiego no, tworu jednostkowego, który nagle powstaje i nagle gaśnie, no, jest mocno dyskusyjne. No, zgodnie z zasadami ekonomii myślenia, czyli tak zwaną brzytwą Ockhama, no, nie tworzymy bytów ponad miarę, ponad potrzebę. Jeżeli tutaj mamy regularny termin lechite, wpisany AF na końcu tego wyrazu, no to należałoby się zastanowić, czy nie jest to jakieś właśnie, nawet niespecjalnie mocno zniekształcona forma tegoż etnonimu, a nie tworzyć nową rzeczywistość o nazwie Lendizi. Kończąc, bo widzę, że dobrze byłoby chyba oddać Państwu głos i poprosić o pytania. Kończąc, no mogę powiedzieć, że jednak może się okazać, że ciężko będzie powrócić do tych badań nad nomenklaturą, znaczy nad lechickością, nad tym wymiarem dziejów Polski, który być może jest związany z tym terminem. Dlaczego będzie trudno wrócić w nauce polskiej w tym współczesnym wykładzie, w tej współczesnej dyskusji nad najwcześniejszą historią Polski do używania, regularnego używania tej lechickiej terminologii. No, trzeba sobie powiedzieć z brutalną szczerością, że my tutaj w Polsce przyswoiliśmy oczekiwany, wydaje mi się, czy można nawet powiedzieć pożądany na Zachodzie peryferyjny status, de facto postkolonialny status. No i że w takim statusie, przyjmując taki status i posługując się nim, no nie ma miejsca na coś oryginalnego, na jakąś wartościową indywidualność, a tym właśnie jest historyczność, tym właśnie jest historia. Może się okazać, że po prostu
coś, co jest unikalne, unikatowe, charakterystyczne tylko dla nas, wartościowe tylko dla nas, bo jest częścią naszej historii, nie jest pożądane tam na Zachodzie. To jest moim zdaniem pierwsza podstawowa przeszkoda w tym, byśmy mogli wrócić do posługiwania się nomenklaturą lechicką w wykładzie, we współczesnym wykładzie historii Polski. Drugą przeszkodą jest to, że no, żyjemy w czasach postmodernistycznych. Żyjemy w czasach dekonstrukcji. Dekonstrukcji, która jest właśnie no, głównym postulatem ideologii postmodernizmu. No, ideologii, która zakłada co? No, destrukcję. Destrukcję całego aparatu pojęciowego, którym się posługujemy. Którym się posługują współcześni ludzie, a już ludzie współczesnego Zachodu w szczególności. A to, czym prawdopodobnie ta historia lechicka jest, to, czym ona jest, dopiero trzeba odkryć. De facto skonstruować. Analizując wartość zapisów źródeł historycznych, konfrontując je, porównując, próbując uzgodnić i próbując stwierdzić, jak to faktycznie mogło być. No de facto jest to praca konstrukcyjna. A żyjemy w czasach dekonstrukcji. Także no niestety, te uwarunkowania, jakby można powiedzieć, takie filozoficzne, z jednej strony, a z drugiej strony polityczne będą no, przeszkodą w tym, żeby do tej lechickości wrócić i móc nią posługiwać się, wcześniej odtwarzając prawdziwe dzieje i przywracając prawdziwą tożsamość. Dziękuję. Dziękuję bardzo. No cóż, mamy teraz druga godzina spotkania zawsze dla publiczności. Prosimy o pytania. Pan powiedział, że w X, XI wieku nie posługiwano się terminem Lechia, Lechici, a posługiwano się terminem Polacy, podobnie brzmiącym terminem Polacy, tak? Nie. Według Pana tego terminu Lechia nie było. Znaczy i tak, i ten, i nie. No, po raz pierwszy, jak na pewno Państwo wiedzą, pamiętają, termin Polonii odnoszony do Polan, czyli Polaków, pada w żywocie pierwszym świętego Wojciecha napisanym przez Jana Kanapariusza. To jest rok 999. Tam są użyte słowa cum Boleslao dux Polonii, czyli z księciem z Bolesławem księciem Polan w tłumaczeniu. Pewnie ten święty Wojciech gdzieś tam się udawał z Bolesławem księciem Polan. I to jest pierwszy raz, kiedy mamy użyty termin tak, Polacy. Polacy odnoszone, który można odnosić do Polaków, do mieszkańców ziem w dorzeczu Odry i Wisły. Wcześniejszy zapis dokumentu Dagome Judex nie mówi o Polakach, chociaż odnosi się do Polski, do ziem polskich i nawet wykreśla granice ziem polskich, nie używa terminu Polska-Polacy, tylko używa terminu państwo gnieźnieńskie. Tak, tam w zniekształconej formie, ale jednak na pewno jest to odniesienie do Gniezna. No, były próby tam, spekulacje, że może chodziło o Szczecin, tam z różnych powodów. Pewnie nie, pewnie chodzi faktycznie o Gniezno. Przynajmniej taki jest konsensus w nauce polskiej. Dlaczego tak się stało, że była ta nomenklatura? Oczywiście w rocznikach już mamy terminy, mamy, kiedy na przykład w rocznikach poznańskich mamy postać biskupów, pierwszych biskupów, no my przyjmujemy poznańskich, nazywamy ich biskupami poznańskimi, bo mieli siedzibę w Poznaniu. Jest mowa o biskupach polskich i jest użyty etnonim, czy tam przymiotnik relacyjny utworzony od etnonimu Polacy, po łacinie oczywiście pisanego. To są na przykład biskup Unger czy biskup Jordan, czyli pierwsi biskupi poznańscy, są właśnie biskupami polskimi, a nie lechickimi, tak? Czy Lechi, czy czegokolwiek takiego. No to trzeba przyznać, że takie wzmianki zawierające etnonim Polacy czy Polska jeszcze później się pojawiają. Ale Lechi nie będzie właściwie nigdy, tak? Bo w annalistyce tego nie ma. Te pojęcia są obecne, owszem, ale w pracach, które są pracami historycznymi, dziejopisarskimi. Lechickość się pojawia tam, gdzie jest mowa o przeszłości, o historii. Kiedy pisze na przykład Kadłubek o historii
o czasach przedkadłubkowych. Pisze Mierzwa, pisze Lubiąski Cysters, Kronikę Polsko-Śląską. Pisze Piotr Zbyczyny, Kronikę Książąt Polskich. Pisze Mierzwa swoją Kronikę Polską. Piszą kronikarze wielkopolscy Kronikę, którą dziś nazywamy Kroniką Wielkopolską. Oni wszyscy piszą o czasach właśnie od Kraka, w największym skrócie, do ich współczesności. I wycinek czasów od początku mitycznego aż po ten czas, w którym występują Lechici u Kadłubka, jest faktycznie pisany z użyciem tej nomenklatury lechickiej i w nawiązaniu do tego, co Kadłubek pisał o Lechitach. Oni tak naprawdę powtarzają, lekko modyfikując wypowiedzi Kadłubka na temat, z użyciem zawierające termin Lechia, Lechici. Także to należy powiedzieć, że ta nomenklatura owszem jest obecna, ale w wypowiedziach tych kronikarskich, dziełopisarskich, a nie w analistyce. Może Piastowie nie chcieli być Lechitami? Pierwsi Piastowie. No, jeżeli to jest domysł pański formułowany. Nie, właśnie chciałem to podkreślić. No, to może być jakiś trop, tak, poznawczy. To może być bardzo ważne, co pan teraz powiedział, bo może się okazać, że faktycznie no, z jakichś powodów ta nomenklatura bardziej była odpowiednia albo nie była odpowiednia dla nawet polskiej dynastii, tak, dynastii Piastów. Z czego to się bierze? Z tego, że pierwszy nasz kronikarz, którym był Galanonim, no dziś wiemy, że to nie był Galt, czyli Francuz, w dzisiejszym tego słowa rozumieniu, tylko Włoch, Wenecjanin prawdopodobnie, no nie posłużył się w swojej kronice tym terminem, tym pojęciem. On go abstrahował od niego. Zapewne znał albo słyszał, ale nie użył. A właśnie Galanonim dokumentował dzieje Piastów, dzieje naszej pierwszej historycznej dynastii Piastów. Także to może być coś na rzeczy, jeżeli chodzi o Piastów, a Lechitów. Z całą pewnością tak. Nie powiedziałem jeszcze w tej pierwszej swojej, już oddaję Państwu głos, nie powiedziałem tylko jeszcze w swojej pierwszej wypowiedzi zasadniczej, nie powiedziałem nic na temat Lecha, eponima Polski. Otóż to zamieszanie w wykładzie historii polskiej i to wielkie zniekształcenie tego treści, tego wykładu historii polskiej wzięło się z tego, że w pewnym momencie próbując zrozumieć i nie mogąc zrozumieć, czym ci Lechici byli, co to jest, kim są Lechici i dlaczego ci ludzie, którzy o nich piszą, prawdopodobnie też będący Lechitami nimi są, no w polskiej historiografii wszyscy doszli do wniosku, że ci Lechici wzięli się od Lecha, czyli pierwszego Polaka, ojca założyciela narodu polskiego, że przyszedł Lech, osiadł gdzieś na górze, która dziś nosi nawet nazwę Lech w Gnieźnie i tam po prostu dał początek narodowi polskiemu. To jest błąd wynikający z niezrozumienia przez czeskiego historyka, przez czeskiego dziejopisarza Prybika Polkawę z Radynina, który pisał kronikę czeską w roku około 1375, nie zrozumiał treści kroniki Dalimila, też czeskiego dziełopisarza piszącego na początku XIV wieku, który mówił o Lechu o imieniu Czech. No, różnica jest niewielka, tak? Tu mamy Lecha o imieniu Czech, a Prybyk Pulkawa, zanim kronikarze historiografia polska, przyjmuje, że mamy Lecha i Czecha, tak? Że było dwóch braci. My jako pierwszego zawsze wymieniamy Lecha, Czech i Czecha, ale zawsze są to bracia, Lech i Czech, czy Czech i Lech, jak u Czechów. Potem będzie jeszcze zapis z Kroniki Wielkopolskiej, który dołoży jeszcze Rusa i mamy znaną wszystkim Państwu legendę o Lechu, Czechu i Rusie. To wzięło się z niezrozumienia, tak jak powiedziałem przed chwileczką, niezrozumienia przez Prybika Pulkawę zapisu kroniki innego Czecha, Dalimila, który napisał o Lechu, dosłownie Lech, no, że tam w czeskiej krainie, przepraszam, nie w czeskiej, tylko w przekładzie na język polski to brzmi jakoś tak, w serbskim języku jest kraj Chorwacja. W tym kraju był Lech, któremu na imię było Czech. To jest rymowana kronika. Kronika czeska Dalimila z roku około 1310. I on zawiera tam taki czterowiersz. W serbskim,
W serbskim języku jest kraina Chorwacja. W tym kraju był Lech, któremu na imię było Czech. Lech jest pisany małą literą, Czech jest pisany wielką literą. Tego Pribieg Pulkawa nie zrozumiał. Pribieg Pulkawa był kształtowany w tradycji łacińskiej, niemieckiej, mówiąc wprost. Inaczej niż tenże Dalimil, który był historykiem stanu szlacheckiego, stanu wtedy już skonfliktowanego, mocno antyłacińskiego, antyniemieckiego. Z tej społeczności tam 150 lat później, nieco mniej nawet, wyjdzie husytyzm, tak, pojawi się Jan Hus i narodzi się ta herezja husycka. I właśnie ci ludzie kilka pokoleń wcześniej, czy przedstawiciel ludzi w ten sposób myślących kilka pokoleń wcześniej, sformułował właśnie taki zapis. Tegoż nie zrozumiał Pribieg Pulkawa, napisał o Lechu i Czechu, a historia polska uznała to jako po prostu wytłumaczenie tego, kim byli Lechici, czy kim są Lechici. No i w ten sposób do tej historii podeszliśmy, przyjęliśmy ją. Przyjęliśmy tego Lecha Eponima za pewnik, Lecha Eponima, którego nigdy nie było. Bo Polacy się nie wzięli od jednego człowieka, tegoż Lecha. No po prostu, no taki Lech nigdy nie istniał. Właśnie dlatego, że historia Polski była pisana z użyciem tej nomenklatury lechickiej w oparciu o to przekłamanie, nie tylko to, ale przede wszystkim to właśnie dlatego potem, pod koniec XIX wieku, tak łatwo było ją po prostu wyrzucić do kosza. No była oparta o błąd, o niezrozumienie, o nieporozumienie istnienia fizycznego, faktycznego istnienia tegoż Lecha Eponima. To tak gwoli uzupełnienia. Ale bardzo proszę o kolejne pytania. Ja mam pytanie. Czy w związku z tym, co Pan powiedział tutaj o tym doktorze Makuchu i tej pracy jego wiążącej Lechitów ze Scytami, tamtymi plemionami bardziej z okolic zachodniej Azji, czy można domniemywać, że te biblijne zapisy o takich krainach jak Lechia, że to ma jakiś związek, że to może się odnosić do tego samego uwięzcowienia, gdzie tam jest ta właśnie opowieść o Samsonie, który jest więziony gdzieś tam na górze Lechi, czy w jakiejś miejscowości Lechi przez Filistyny? Znam tę teorię, natomiast nie zgadzam się z tym kategorycznie. Nawet jeżeli tam faktycznie jest ten termin poprawnie użyty, znaczy poprawnie jest on przywoływany, tłumaczony i wypowiadany właśnie w tej formie, jak Pan wypowiedział, to nie ma to nic wspólnego tutaj z tą rzeczywistością lechicką, która może być rzeczywistością historyczną na ziemiach Polski w określonym czasie. Poza tym Makuch akurat, o ile zrozumiał, moim zdaniem, tak jak powiedziałem, zrozumiał Kadłubka, o tyle nomenklaturę lechicką wytłumaczył źle. On ją wytłumaczył tak, jak Pan powiedział, czyli faktycznie jako takich mitycznych wojowników, elitę, arystokrację rycerską gdzieś tam z zachodniej Eurazji, czy ze wschodniej Europy, czy z zachodniej Azji, gdzieś tam z przełomu tysiąclecia przed narodzinami Chrystusa i po narodzinach Chrystusa. Natomiast, przepraszam najmocniej, moim zdaniem to jest błąd Makucha. Makuch, jakby miał tutaj pojęcie bardzo mocno archaiczne, znaczy w tym sensie archaiczne, że odnoszone do czasów mocno wczesnych, do czasów starożytności, bo faktycznie Kadłubek napisał o walkach Lechitów z Aleksandrem Macedońskim i na tej podstawie Makuch widział faktycznie Lechitów jako rzeczywistość historyczną gdzieś tam na przełomie pod koniec starożytności, gdzieś tutaj na stepach euroazjatyckich. Moim zdaniem to jest błąd. Akurat tego doktor Makuch dobrze nie oddał, nie zinterpretował. Tu trzeba byłoby wejść w taką szczegółową analizę Kadłubka. Kadłubek, pisząc tę swoją treść księgi pierwszej swojej kroniki, czyli pisząc o latach sprzed dojścia Ziemowita do władzy, czyli sprzed
przejęcia władzy przez Piastów. Relacjonując ten etap historii Polski, użył faktycznie nomenklatury lechickiej 5 razy. Mamy tam 4 razy etnonim Lechici, raz od niego utworzony przymiotnik relacyjny w formie lechicki. Zgadzam się, że jest coś takiego i faktycznie możemy mówić o Lechitach w starożytności. Tyle tylko, że warto zwrócić uwagę, że to jest tylko w... Tam jest chyba Kadłubek pierwszą księgę napisał na 20, podzielił na 20 kilka rozdziałów. To jest tylko pod koniec rozdziału 9 i w rozdziale 10 ta nomenklatura lechicka. Joachim Lelewel, piszący, czytający bardzo uważnie Kadłubka, stwierdził, że ci Lechici u Kadłubka, że oni są tam sztucznie, on napisał, że przysztukowani są przez Kadłubka Lechici do historii, do całej treści Księgi Pierwszej Kroniki Polskiej. Że są przysztukowani, cytuję teraz Lelewela sprzed tam niecałych 200 lat, 170 powiedzmy, że są przysztukowani i z łatwością można ich stamtąd wyrzucić. Koniec cytatu. Tak napisał Lelewel. I to jest punktem wyjścia mojej analizy, w której dochodzę do wniosku, że Kadłubek korzystał z 2 różnych relacji, już chodząc mocno w szczegóły, z 2 ustnych relacji, z których jedna była lechicką i tylko lechicką, natomiast druga to była relacja, która zawierała cały wykład, który on oddał w treści Księgi Pierwszej swojej kroniki. I że złączył tychże Lechitów, których miał z jednego źródła, z regularnym wykładem historii, de facto irańskiej, on ją przyjmował za Polską, którą miał w drugiej relacji. I tak doszło do tego połączenia, gdzie lechickość jest charakterystyczna faktycznie tylko dla Polski, a nie dla dziejów Iranu, jak Krak, Wanda, Lestko, Smok Wawelski. To wszystko są kategorie irańskie, de facto historyczne, a nie polskie. Ci Lechici z Księgi Pierwszej są kategorią już polską, dołożoną do tej relacji, którą miał, która jest całą de facto treścią Księgi Pierwszej jego kroniki i która jest historią ludów irańskich, a nie Polski Polaków. Bardzo proszę. Ja mam takie pytanie. Proszę się ustosunkować do twórczości pana Leszka Wieszka, który pisze o właśnie Imperium Janusza Lechitów. Janusz. Tak jest, Janusz. Janusz, bo Leszek to Leszka pisze, a Janusz... No nie, no tak jak powiedziałem, bo pan chyba na początku, na pierwszych słowach nie było, kiedy powiedziałem, o czym nie będę mówił. No, że nie będę mówił właśnie o fantazmatach, nie będę mówił o nieprawdzie, tak? Czyli o właśnie o tym, o czym pisze pan Bieszk. Pan Janusz Bieszk, po prostu przyjmuje za prawdę treść kroniki Prokosza na przykład, która dla niego jest treścią historyczną, a dla mnie jest to falsyfikat, jak dla całej nauki polskiej, falsyfikat z drugiej połowy XVIII wieku, albo nawet czytałem tekst z początków XIX wieku. Dla Janusza Wieszka jest to kronika, która powstała, teraz już nie pamiętam, w X wieku? Czy w połowie czy pierwszej połowie XI wieku? Chyba nawet w X wieku. No, tutaj się nie zrozumiemy. Żaden historyk nie przyjmuje nawet w najmniejszym stopniu, w 1% tego, że źródło, na które on się powołuje, tak? No bo pozostałe to są głównie jakieś tam coś, jakieś przed mapy, którą gdzieś tam zamieszcza, to jest jakaś mapa z internetu, no, to jest na tym poziomie. Zresztą to jest laik, tak, który nie ma, znaczy jakby może on coś tam wie, ale jakby nie jest w żaden sposób jakimkolwiek poważnym uczestnikiem jakiejkolwiek debaty. Żaden historyk nigdy jakby w 1% nie uważał, czy 0,01%, że to nie jest falsyfikat. Falsyfikatów było dużo, to jest jeden
jeden z wielu. Tam jest też u Bieszka, no faktycznie postać tego Lecha Eponima jest eksponowana, on jest tam traktowany jako postać historyczna, kiedy kolejne poczty władców polskich Bieszk cytuje za kolejnymi kronikami polskimi, to każdy poczet jest rozpoczynany nazwiskiem, imieniem, przepraszam, Lecha. No wiemy, tak jak powiedziałem, kładę na to nacisk, to nie jest postać historyczna i to jest postać, która i ta fikcja literacka Lecha Eponima, ona spowodowała regres w wykładzie historii Polski, wykładzie posługiwał etnonimią lechicką. Ona zaburzyła ten wykład. Wzięło się to z tego, że faktycznie tych Lechitów nie rozumiano. Kadłubek był jedynym, prawdopodobnie Polakiem, kolejnymi mamy szansę być my, który to pojęcie w ogóle rozumiał. Nikt po nim, czytałem bardzo uważnie, analizowałem i w oryginale łacińskim, i w przykładach na język polski, kolejne kroniki, i wiem, że każdy z kolejnych kronikarzy polskich, tak jak powiedziałem, chronologicznie to będzie Cysters Lubiąski, bezimienny, nie wiem jak miał na imię, Dzierżwa, czy inaczej Mierzwa, czy Miorsz, Bielowski go nazywał na początku XIV wieku, 1310 mniej więcej, czy Piotr Zbyczyny, czy kronikarze wielkopolscy, kto by tam nie był, oni wszyscy pisali o Lechitach, albo przepisując Kadłubka de facto przepisując, rozszerzając, skracając tam różnie, no jak to potrzebował, prawda? Albo próbowali zrozumieć i nam wytłumaczyć, swoim odbiorcom swoich kronik, czytelnikom swoich kronik, wytłumaczyć, kim ci Lechici są. Dlaczego są Lechici? Bo nikt tego nie wiedział, nikt tego nie rozumiał. Próbowali każdy na inny sposób. Każdy w inny sposób. I każdy moim zdaniem źle. Kadłubek był jedynym, który nie miał takiej potrzeby. On nie tłumaczył, że Lechici są bo coś. Nie, po prostu byli. Dla Kadłubka. Kadłubek tak samo, to nie jest tak, że on wytłumaczył tylko, nie tłumaczył tylko Lechi, Lechitów. Nie, no nie tłumaczył też Polski, Polaków, Niemców, czy tam Lemanów w jego nomenklaturze. Lemanów, Węgrów, Czechów nie tłumaczył. Nie wytłumaczył również Lechi, Lechitów, traktując jako rzecz oczywistą, zrozumiałą, dostępną dla każdego czytelnika jego kroniki. Jeżeli można szukać jakiejś analogii z tą lechickością u nas, lechickość z polskością u nas w naszej rzeczywistości, to jedyna analogia, się nad tym zastanawiałem, tak naprawdę jedyna analogia, jaką znajduję, to jest analogia niemiecka. Bo dzisiaj termin Niemcy to jest w ogóle polskojęzyczny egzonim, czyli nazwa własna obca w stosunku do społeczności, która jest tą nazwą określana. No to mamy egzonim w postaci Niemcy, ale Niemcy mówią na siebie sami Die Deutsch. To Deutsch jest formą współczesną niemiecką, formą terminu Teutoni. Teutoni, którzy są obecni w historiografii europejskiej od 120-130 roku przed narodzinami Chrystusa. Pojawiają się po raz pierwszy w opisie zdarzenia z roku około 120, chyba 121 czy 123 przed narodzinami Chrystusa. I państwo niemieckie po traktacie Verdun, kiedy doszło do podziału państwa Karolingów, państwa Franków, cesarstwa Franków, to państwo podzieliło się na część zachodnią, część wschodnią, państwo Franków zachodnich, państwo Franków wschodnich. Państwo Franków wschodnich to właśnie późniejsze państwo niemieckie. Ono w nomenklaturze końca IX wieku, czy początku X wieku występuje właśnie jako królestwo Franków wschodnich. Ta nazwa jest obecna w X wieku, nawet w XI wieku bywa obecna, więc jak Bolesław Chrobry walczył w latach 1002-1018 z Niemcami w naszej nomenklaturze, tak naprawdę prawdopodobnie to było, walczył z Frankami Wschodnimi nawet, a nie z Królestwem Franków Wschodnich, z Niemcami, jakbyśmy powiedzieli trochę anachronicznie, używając współczesnego języka. Więc mamy ten... Z Sasami walczył, tak może tak. No to teraz pan przywołuje nomenklaturę fińską, tak? Bo z kolei Finowie używają na określenie Niemców, nie określenie... Nie chodzi mi o to, że tam wcześniej no, ale... Sasi, tak? Ale przecież nie tylko z Sasami walczył, prawda? No tak, no, no... ale powiedzmy, że
że walczył. No, chodzi mi o to, że mamy nomenklaturę frankońską dla określenia państwa niemieckiego. Mamy w drugiej połowie IX wieku, w części X wieku na pewno również, określenie Królestwo Franków Wschodnich, które z czasem jest wypierane przez określenie Królestwo Niemieckie. Tłumaczenie na język polski, tak? To niemieckie, w języku niemieckim będzie to termin powstały od etnonimu Teutonii. Więc tutaj ta zależność frankońsko-teutońska, obecna w historii Niemiec i w historiografii niemieckiej, jest w jakimś sensie paralelna, czy w dużym stopniu nawet, analogiczna do tej relacji polsko-lechickiej. Tylko że tam ostatecznie została przyjęta i przetrwała nazwa starsza, czyli odnoszona właśnie do Teutonów, czyli do tego roku około 120 przed narodzinami Chrystusa, która wyparła termin etniczny późniejszy jak Frankowie, czy tam Frankowie Wschodni dla państwa niemieckiego. U nas jest na odwrót, tak? Nazwa młodsza, nowsza, Polska, Polanie, czy tam Polanie, Polacy, wyparła prawdopodobnie starszą Lechia, Lechici. Innej analogii powiem szczerze, że nie znam. No, musiałbym pod tym kątem przeanalizować, ale no trudno znaleźć, tak? To ta Lechia i Polska to nie jest to samo, co na przykład Brytyjczycy i Anglicy dla Wysp Brytyjskich, czy Kastylijczycy i Hiszpanie. To są rzeczy, to są jednak określenia albo regionalne, albo państwowe. I to brytyjskie i hiszpańskie. U nas tak nie ma. U nas oba są właściwie, tak jak je znamy, pojęciami ogólnokrajowymi, ogólnopaństwowymi. Bardzo proszę. Ja mam pytanie jeszcze. Czy to czasem nie jest tak, według najświeższych badań, któregoś z przodków Piastów, potomków Piastów, czyli potomków Bolesława Lubarego i Mieszka, było wykonywane badanie haplogrupy DNA, to jest taka nowa dziedzina jakby wiedzy genealogia. I tam wyszło, że ten książę, tak pokrótce powiem, ta haplogrupa polega na tym, że każdy potomek ojca, syn ojca, ma dokładnie tą samą tą haplogrupę, czyli wiadomo, że jeżeli dany osobnik ma haplogrupę określonego typu, to wszyscy jego ojcowie w linii męskiej mieli tą haplogrupę. I wyszło dlatego Piasta, że ta haplogrupa była R1b, czyli haplogrupa charakterystyczna dla ludów zachodniej Europy właściwie, właśnie tego obszaru Franków. Czy to nie jest tak, że nie jest tak, że ta dynastia dlatego usunęła jakby w ogóle wzmiankowanie o Lechii, tą terminologię, ponieważ cała ta Lechia, jak tak wziąć ten obszar, o którym mówił Kadłubek i jeszcze na dodatek to, co opisywał w tej swojej pierwszej księdze, że to jest powiązanie z tamtymi terenami wschodnio, to jest haplogrupa zupełnie inna. Ona jest bliska, ale to jest R1b, czyli właściwie cała ta Lechia jest powiązana z R1a tak zwane. Czy to nie jest tak, że właściwie bliżej nam było, jest i nadal nam jest do tych ludów właśnie Ukraina, gdzieś tam stepy Kazachstanu, rejony Morza Kaspijskiego, Czarnego, Armenia i już tam blisko rejony Bliskiego Zachodu niż Europa Zachodnia. I tu być może doszło do jakiegoś wycięcia tamtych poprzednich władców Polski, tak? Czy tam Lechii. Czy w ogóle historycy w tej chwili biorą tą nową dziedzinę jakby nauki pod uwagę w swoich badaniach, czy robią tych Polaków R1b też jest potrzebny, tak? Tylko nie w takim stopniu jak R1b, także tak samo to można właściwie przypisać do Polaków, bo ma kilkanaście procent. Właściwie na tle wszystkich krajów Europy nie ma takiego kraju, który miałby to R1a w takim
stężeniu, bo to jest ponad 50%, 60%. Tak? Znaczy ja tylko bardzo pobieżnie wiem, o czym Pan mówi, bo tutaj no, wkracza Pan w obszar innej nauki, jaką jest tam biologia, czy genetyka, czy genealogia DNA, na czym ja przyznaję, że się nie znam. Więc nie wiem, jak to jest. Natomiast tutaj raczej bym się zgodził z Panem, że no, z tego, co tam słyszałem, czy przeczytałem, czy zrozumiałem, to faktycznie no, Polacy są no, konglomeratem tych potomków, tych no, rodów założycielskich, znaczy może nie założycielskich, tylko no, rodów krewniaczych, które egzystowały tutaj gdzieś na terenie Niżu Europejskiego, gdzieś tam grube tysiące lat temu i że to były różne rody. Był ten charakterystyczny dla Europy Wschodniej, czy nawet Zachodniej Azji, czy części Zachodniej Azji, ale są też współcześnie wśród Polaków, są potomkowie ludzi, którzy no mają to DNA charakterystyczne dla ludzi mieszkających w Europie Zachodniej, a nie Wschodniej. Natomiast no, Pan zadał pytanie o relacje piastowskie, czy relacje właśnie no, piastowsko-lechickie. Tak jak tutaj już powiedziałem raz w odpowiedzi na pierwsze z pytań, czy drugie z pytań, które zostało zadane, może się faktycznie tak zdarzyć, że to jest na rzeczy, że tu jest coś na rzeczy. Że tu jest coś na rzeczy w tym sensie, że no może ta historia piastowska była historią jakoś abstrahującą od tej historii lechickiej. No może taką nową dynastią była i być może zależało, żeby to powycinać. No? Mogło tak być. Ja nawet powiem szczerze, że już teraz tak rozmawiamy, w szczegóły wchodzimy, że ja tego typu tezę stawiam w tej książce. Ja w konkluzji tej swojej książki dochodzę do wniosku, że faktycznie mogło tak być, że z pewnych powodów jakąś dynastię czy jakąś część władców Polski można było nazwać Lechitami, a jakąś nie można było nazwać. Z perspektywy ówczesnych pojęć, kategorii myślenia ówczesnych. To właśnie to badanie tego potomka Piastów, któregoś tam księcia, no, wykazuje, że on raczej nie mógł jakby we krwi udowodnić, że był właściwie Lechitą. To znaczy, tutaj byłbym ostrożny, dlatego że nie wiemy jakie DNA mieli jedni, a jakie DNA mieli drugie. Także tutaj byłbym ostrożny co do tego, żeby przekładać kategorie genetyczne na historyczne. Tak, tutaj jestem bliższy poglądowi, że to są... Jeśli mogę, to bym się tak... Proszę bardzo. ...odniósł do całości, tak? Czy ktoś chce teraz, bo tak dłużej bym się odniósł do całości. Proszę bardzo. A więc tak, po pierwsze, kwestia kadłubka. Tak? Mamy długopis, przepraszam, to ja będę notował. Kwestia kadłubka. Jest taki słynny historyk Jacek Banaszkiewicz, który napisał polskie dzieje bajeczne mistrza Wincentego, a wcześniej napisał podanie o Piaście i Popielu. To jest dimezylista, czyli jakby człowiek, który w dużym stopniu korzysta z takiej szkoły takiego słynnego francuskiego językoznawcy George'a Dumézila, czyli jednym słowem nie widzi w tym, co pisze Kadłubek, a także można powiedzieć cała historiografia, która no, gdzieś tam próbowała się doszukiwać jakiejś historyczności w tym, co on pisze, nie widzi w tym po prostu. Jest to jakby taka informacja Kadłubek był erudytą, znał dużo źródeł średniowiecznych, tak, dużo podań. I on jakby stworzył pewnego rodzaju wizję polegającą na tym, że Polacy, czy też Lechici, tak, no wydaje mi się, że on tutaj stawiał znak równości, to nie uważał, że to były jakieś osobne, nie wiem, ludy. Po prostu są no, uprawnieni do tego, że mają tak, jakąś genealogię, historię, tak? No to jest na podobnej zasadzie jak Litwini, tam uważają, że od Rzymian się wywodzą, tak? I też taka w renesansie
geologia wystąpiła, no i po prostu to przeanalizował Banaszkiewicz praktycznie każdy wątek z tych wszystkich jego opowieści, tak? Dał gigantyczną liczbę porównań, jeśli chodzi o różnego rodzaju tradycje, czasami nawet odwołujące się jeszcze do dziedzictwa indoeuropejskiego, no bo to te tradycje były powszechne, przecież przetrwały i w literaturze germańskiej, tam w tym cyklu o Nibelungach, czy w literaturze celtyckiej. No i również być może jakieś pewne resztki tej tradycji były tutaj również wśród Słowian, przynajmniej pewnych pojęć, tak? No, czyli w jaki sposób się tworzy władza, tak? Czym ona jest. Natomiast nie ma w tym w ogóle jakiejkolwiek historyczności, no bo po prostu nie ma żadnych źródeł, które by w jakikolwiek sposób potwierdzały, zresztą o czym w ogóle mówimy, żeby w ogóle to zrozumieć, tak? O czym w ogóle mówimy? No najpierw byśmy musieli zacząć od tego, kim byli Indoeuropejczycy, tak? Następnie mówić o pochodzeniu Słowian, tak? I następnie przejść może do tego, jak powstało państwo polskie. Tych źródeł nie ma, tak? Ja tutaj słyszałem, że jakieś źródła może się pojawią, trzeba przeanalizować. Te źródła są znane, nie wiem, może wśród źródeł arabskich by się coś jeszcze znalazło, bo tutaj jest. Natomiast generalnie te źródła są znane. To, co przynosi pewien postęp, to jest oczywiście, jeśli chodzi o pochodzenie Słowian, to w dużym stopniu z jednej strony archeologia, z drugiej strony językoznawstwo, z trzeciej strony pewne właśnie porównawcze badania na temat, powiedzmy, no, dam taki przykład, jest w okresie rzymskim, tak, w okresie rzymskim, czyli no zresztą wracając jeszcze do Kadłubka, same nazwy, tak, przecież Krak wywodzi się od Gracchusa, tak, Wanda, to są Wandalowie, no, po prostu szukał Kadłubek jakiejś genealogii, no bo na przykład Wandalowie, znaczy Polacy byli do XV wieku przez właśnie polskich kronikarzy określani jako Wandalowie, tak? To było główne określenie, nawet na grobowcu tam Bolesława Prawego jest, że jest był królem Gotów i Wandalów. Natomiast no, chodziło o to, żeby doczepić jakąś genealogię, no, bo ci Wandalowie w obecnym znaczeniu tego słowa, no to właściwie od XIX wieku jest to takie, znaczy od XVIII wieku pejoratywne znaczenie, bo które nadali tam encyklopedyści francuscy, natomiast w średniowieczu to było jak najbardziej nobliwe określenie, tak? Tym bardziej, że paradoks polega na tym, że rzeczywiście w okresie rzymskim Wandalowie byli na ziemiach polskich i tak zwana kultura przeworska, tak? Jedna z, no bo archeolodzy jakby klasyfikując tą rzeczywistość, no tworzą tak zwane kultury archeologiczne, czyli one się składają z tego, że dane powiedzmy jakiejś społeczności, tak? Miały, nie wiem, podobny obrządek pogrzebowy, podobne wyroby, podobne, nie wiem, budynki, jakieś ozdoby i one można jakby określić w czasie i przestrzeni stopniowe zmiany bądź bardziej gwałtowne zmiany. Jako przykład mogę powiedzieć, że potwierdziła się taka, jest takie źródło wczesnośredniowieczne, Jordanes, tak, który napisał historię Gotów i rzeczywiście archeologia to potwierdziła, bo powstała tak zwana kultura wielbarska na początku naszej ery i ona przeszła, archeologicznie jest potwierdzona, przeszła nad stepy nadczarnomorskie i można powiedzieć, że ta historia, gdzie ci Goci lądują, tam pisze Jordanes na kilku okrętach i potem przechodzą trzech na południowy wschód, idą do Gotiskandzy i tak dalej, jest potwierdzone archeologicznie. Natomiast wracając jeszcze do meritum, tak? Wydaje mi się, że po prostu nie można inaczej patrzeć na Kadłubka, jak na po prostu człowieka erudytę ówczesnych czasów, człowieka, który po prostu chciał, żeby no,
nie wiem, Polacy czy jego książę, no żeby byli tak samo postrzegani jak nie wiem, bo każdy lud szukał jakiejś genealogii, na przykład wśród Skandynawów wszyscy się uważali królowie za we wczesnym średniowieczu, że pochodzili od Odyna, tak? Czyli od Boga, tak? Czy tam pół Boga, tak? No bo oni byli śmiertelnymi bogami, nie? Natomiast druga rzecz, która tutaj była powiedziana o tym, no też nie wiem, co to by miało być, bo była mowa o tym, że wcześniej mogło istnieć jakieś tam państwo, które było większe od... Niewiele. Niewiele, tak. No ale no, nie ma takich w ogóle jakichkolwiek... Po pierwsze, żeby zrozumieć genezę państwa polskiego, trzeba powiedzieć tak, że większość historyków po prostu do czasów, powiedzmy, no bym powiedział ostatnich tam nawet kilkunastu lat, no uważała, że państwo polskie, czyli mam tu na myśli no, klasyków, tak, Łowniańskiego, Labudę, Tymienickiego, no i tak można wymieniać bardzo długo, uważali, że to państwo, to było jakby takie spojrzenie, że w wyniku tam, że się były jakieś plemiona, te plemiona się rozwijały, tak? I ono się stopniowo budowało i powstało w wyniku pewnego procesu ewolucyjnego, co nawet było zgodne z tak zwaną myślą marksistowską, że no wszystko idzie do przodu. Tak? Natomiast od kilkunastu lat większość i historyków, i archeologów w wyniku najnowszych odkryć tak, twierdza jednoznacznie, że to państwo powstało w sposób gwałtowny. Tak? Są wydatowane grody, że te grody nie istniały, tak jak tu mamy w Łęczyce, ktoś był w Tumie pod Łęczycą i są katalogi, no tam piszą, że to grodzisko powstało w VI wieku. Nieprawda, te grody powstały, najwcześniejszy znany gród w domenie tej tak zwanej wielkopolskiej Giecz jest datowany na 860 rok, bo można dendrochronologicznie tak po słojach określić, kiedy to drewno zostało ścięte. Po tych belkach grodowych, tak? Tak, tak. To jest najstarszy gród tamtej jest taki profesor Andrzej Buko, który uważa, że to, no bo gdzie ta domena była, tak? W jakiejś tam niewielkiej części Wielkopolski. Jak to powstało? No to jest wielkie pytanie, tak? Jak pochodzenie Słowian jest pewną zagadką. Można tutaj godzinami na ten temat rozmawiać, nawet więcej, tak? Literatura jest gigantyczna, zagadnienie jest po prostu, no, bardzo skomplikowane. Są różne oczywiście, tak samo geneza państwa polskiego, no bo dopatrywano się, tak, jak Kosiński, czy taki ostatnio taki Skrok napisał taką popularną książkę, że Wikingowie, tak, no to nikt nie jakby, żaden poważny archeolog czy historyk tego tak nie uważa, z prostej przyczyny, dlatego że nie są znane zabytki, no, tak jak na przykład mamy Ruś, tak, i tam rzeczywiście są całe cmentarzyska w okolicach Nowogrodu, wikińskie, tak, jest cała, no, tradycja, tak, Nestora, źródła pisane, i to rzeczywiście jest potwierdzone archeologicznie, tak, w przypadku genezy państwa polskiego nie mamy zabytków, nie wiem, początku X wieku. Są takie zabytki, na przykład w Łodzi, są takie groby komorowe w różnych miejscach, ale one są datowane już na drugą połowę X wieku, czyli na pewno w tej drużynie, czy Mieszka, czy po prostu Bolesława byli Skandynawowie, czy powiedzmy Rusowie, tak, bo też Rusowie mogli być ze wschodu, tak, czyli już nie ci Skandynawowie bezpośrednio ze Skandynawii, tylko ci, którzy już się zruszczyli po części i tutaj mogli służyć, chociaż ostatnio się też uważa, że niekoniecznie, bo wcześniej uważano, że jak jest jakiś, no, zabytek ładny, że tak powiem, tak, z jakimś zoomorficznym, to musi być skandynawski, a teraz już są archeolodzy, którzy tak nie uważają, że to mogły być zabytki zachodniosłowiańskie. Na przykład tu w Łodzi, niedaleko Łodzi jest jakieś wykopano po wojnie i w czasie wojny cmentarzysko w Lutomiersku, są bardzo bogate ozdoby i dzisiaj większość uważa, że to, no, nie jest, wcześniej uważano, że to gdzieś ze wschodu byli ludzie, a dzisiaj się uważa ich za zachodnich Słowian, tak, czyli tutaj miejscowych.
Natomiast oczywiście na pewno tacy byli. Co jest istotne? Istotne jest to, że właśnie według tej obecnej szkoły archeologicznej uważa się, że po prostu, bo to jest swego rodzaju fenomen powstania państwa polskiego. To naprawdę musiała być jakaś genialna, znaczy być może... Nie kończy zdanie. Tak, obecnie uważa się, że... Obecnie uważa się, że państwo polskie powstało w sposób gwałtowny. Że to się stało bardzo, no, bardzo w krótkim okresie czasu, że genezy tego państwa najwcześniej możemy mówić o drugiej połowie IX wieku, początku X wieku. Być może już jakaś dynastia powstała, natomiast ona powstała na niewielkim odcinku i mówienie o państwie, które by miało być większe niż współczesna Polska, jest po prostu, nie wiem, no, powiedział kolokwialnie bzdurą, tak? Państwo gnieźnieńskie przecież też nie sięgało obszarów współczesnej Polski, było znacznie mniejsze. Dopiero Bolesław Chrobry, można powiedzieć, zwiększył to państwo. Także nie ma żadnych źródeł, które by mogły potwierdzić, że państwo polskie w ogóle, czy jakiekolwiek, że państwo polskie w cudzysłowie, tak? Czyli państwo wcześniejsze niż państwo gnieźnieńskie mogło być większe niż państwo gnieźnieńskie. Czegoś takiego po prostu nie ma. Teraz co do samej nazwy Lechici, no to też się go ją stosuje przez językoznawców do języków zachodniosłowiańskich, że są języki lechickie. No ale oczywiście ci Lendizi, Laliachowie, jak pisze Nestor, no to od nich się wywodzi nazwa, którą wziął Kadłubek. No, to nie ulega najmniejszej wątpliwości, bo bierze się w źródło wcześniejsze zawsze, ono jest istotne, a to, co jest później, to nie jest istotne, tak? Także później może tylko się do tego odnosić. Czy byli ci Lędzianie? Pewnie byli, tak? No bo to jest jakiś taki też proces, że się przejmuje nazwę danego plemienia na szerszy zakres, na przykład Germanie, czy Celtowie, czy chociażby Wenedowie, jako określenie Słowian. No to jest znana sytuacja w wielu jakby miejscach. Także natomiast na plus tej, wydaje mi się, tej pracy jest to, że przede wszystkim jest tam, tak jak patrzyłem na po prostu jej rozdziały, tam jest przedstawiona cała historiografia. Chyba pan Aszkiewicz też jest przedstawiony, tak? Oczywiście. Jest cała historiografia przedstawiona tego i właśnie uświadomienie, że po prostu pewne pojęcia się gdzieś tam pojawiają i ten autorytet Kadłubka był taki duży, że potem inni już inaczej nie pisali. Natomiast nie wracali do tych wcześniejszych źródeł, tylko po prostu się na nim jakby opierali, to wręcz trwało właśnie do drugiej połowy XIX wieku. No jak się okazuje, dzisiaj jacyś internetowi mędrcy do tego nawiązują i okazuje się, że po prostu mają swoich fanów. I ostatnia jeszcze rzecz, Makuch, tak? No trzeba wiedzieć, że to nie jest ani językoznawca, ani historyk, to jest absolwent prawa, tak? Ta jego praca nie powstała ani na Wydziale Historycznym, ani nie powstała na Wydziale Filologicznym, który przecież jest tam, no, tylko na Wydziale Stosunków Międzynarodowych, Politologii. Nie wiem, dlaczego ta pani jakby go tam zrecenzowała, natomiast no, ta praca jest uważana, no, jakby jakieś kuriozum, no, by nie powiedzieć kompromitację. Po prostu człowiek nie ma żadnych kwalifikacji do tego, żeby etymologię robić, nazw, tak? Bo to po prostu etymologię to robią językoznawcy, żeby w ogóle taką książkę napisali, to by musieli kilkanaście lat studiować tą dziedzinę i też niekoniecznie by im mogło wyjść, bo z etymologiami to jest różnie. No, ten najlepszy przykład to są etymologie, jakie mamy rzek na ziemiach polskich, tak? Do końca nie wiemy, co znaczy Wisła, Odra, Bzura, Ner, Wkras, Kwra. Są różne etymologie. One dotyczą języków iliryjskich, celtyckich, germańskich, słowiańskich i jeszcze jakichś języków wcześniejszych, które mogły być w jakichś stadiach przejściowych.
powiedzmy tak zwana hydronimia staroeuropejska. One zostały, powiedzmy ci Słowianie, którzy według mnie w większości przyszli tutaj w VI wieku na ziemie polskie, tak ze wschodu, z dorzecza Dniepru środkowego, Bochu. Tak większość w tej chwili twierdzi, 95% na przykład archeologów, chociaż ja mam pewne do tego zastrzeżenia, no musieli spotkać jakąś ludność, która mi te nazwy przekazała. Ja myślę, że mogły być wcześniej jakieś tutaj fale słowiańskie, bo i kultura przeworska przechodziła wcześniej, czyli była kultura pomorska. Co do jeszcze ostatnią rzecz, do tych haplogrup, tak? To trzeba pamiętać, że te haplogrupy już R1 to już są na przykład częste w tak zwanej kulturze ceramiki sznurowej. To jest kultura z czasów neolitu. Koniec neolitu, początek brązu. I ona jest uważana, tak samo jak wcześniej tak zwana kultura grobów jamowych, jako indoeuropejska, że ona po prostu, bo ci ludzie znali konie, tak? I oni najprawdopodobniej, można powiedzieć, podbili Europę i od nich się wywodzą potem Celtowie, Germanie, nie wiem, Ilirowie, Słowianie, poszli na wschód, tak? Czyli Aliowie, Irańczycy i tak dalej. Natomiast no, w jakiś sposób trzeba pamiętać, że R1 A1 to jest ogólne pojęcie, tak? I żebyśmy dokładnie wiedzieli, to musimy te subklady badać, bo one są różne. No i jeszcze za mało wiemy na ten temat, ale to jest przyszłość, bo jest za mało przebadanych, natomiast w okresie jeszcze czy słowiańskim, wczesnego średniowiecza, czy okresie rzymskim, to w większości był rytuał ciałopalny, w związku z tym też nie jesteśmy w stanie zbadać DNA, bo nie mamy po prostu za dużo szkieletów albo prawie wcale. No i tyle z mojej strony. Dobrze. I odpowiedź i kończymy, bo już za 5 minut. To może pan, bo no, pan jeszcze nie zabierał głosu, proszę bardzo. I zbiorczy odpowiedź. Opowiem, że się pogubiłem z tym wszystkim, ale tak. Po pierwsze, nie zgadzam się z twoim twierdzeniem, że nie mogło być państwo Mieszka I większe niż Rowego, bo w 981 roku utraciliśmy to, co było najbardziej na południowy wschód wysunięte, czyli między Błotami Polesia a Karpatami, ta ekspansja gdzieś tam szła, nie wiem jak daleko. I to nam kił zrobił, tak? Czy więc, to nam, tak? No, nazwa jest nieistotna. No powiedzmy. No to nam zabrano, więc już masz, jest, była większa, na tym odcinku była większa. No, ale to mówimy o czasach mieszka. Teraz ja mówię, na tym odcinku była większa. A teraz powiedz, kto opisuje zasięg, jeżeli Rusini opisali zasięg południowo-wschodni, to kto opisał zasięg północny? Nikt nie opisał. Więc nie wiemy dokładnie, jak to się dzieje. Ja nie twierdzę, że było jakieś większe państwo. Druga rzecz ciekawa, tu dobry parę lat temu był Irańczyk z Teheranu, który pewnie nadal pracuje w jakiejś tam narodowej czy jakiejś tam bibliotece irańskiej, w stolicy tego kraju, to w dziale starodruków. I on dostał stypendium, był tutaj przynajmniej pół roku, nawet się nauczył polskiego pewnie wcześniej. Ja z nim kiedyś rozmawiałem, jak on to był w Polsce, że on powiedział, że język polski wieku XIV. I no, ja bym pracował w dziale starodruków, to się naczytał tych starych rzeczy. Że tak powiem, pewnie rękopiśmiennych jeszcze, że polszczyzna XIV-wieczna i staroperski były jego zdaniem bardzo podobne. Że całe nawet zwroty. Język indoeuropejski. Nawet zwroty są. Także, no nie wiem, no znaczy, nie, ciekawe, na przykład są takie tutaj słowa. Ciekawe rzeczy są powiązane na przykład między językiem polskim a językiem szwedzkim. Co ja nie znam szwedzkiego, ale kiedyś byłem 10 tygodni. Ale co? Jakieś pytanie do prelegenta, bo mówię, czas. On gadał tyle, co chciał. Takie same prawa. No ale musimy kończyć. W każdym bądź razie... Przepraszam. No ze szwedzkim, tak? Jak ja sobie przeglądam niektóre teksty, bo czasem się okazuje, że tylko po szwedzku to jest napisane. Siadam. I wyłuskuję jakieś rzeczy. To się okazuje, że słowo świetra występuje w języku szwedzkim. Tylko trochę inaczej to brzmi. Więc my,
z jednej strony z Irlandczykami mamy jakieś podobieństwa językowe, z drugiej strony ze Skandynawami, a nie mitycznymi, nie wiadomo jakimi tam sztucznie wytworzonymi Niemcami. Nikt dokładnie nie wie, gdzie my byliśmy. Ja chciałem powiedzieć, że fundamentalnie nie zgadzam się z moim przedostatnim przedmówcą. Nawet jestem trochę zaskoczony treścią tej wypowiedzi, tutaj w takim lokalu, w lokalu jednak środowisk narodowych polskich. Dlaczego? Dlatego, że pan w swojej wypowiedzi przytoczył, no nazwijmy rzecz po imieniu, treść wykładu niemieckiego, znaczy wykładu charakterystycznego dla niemieckiej polityki historycznej. I nawet powiem mocniej, niemieckiej nazistowskiej polityki historycznej. Tezy pańskiej wypowiedzi są tożsame z tezami niemieckiego nazistowskiego wykładu historii ziem polskich czy historii do Rzecza Odry i Wisły. Tak jest wtedy, tak jest, tak jest, jest. Mogę skończyć? Ja nie przerywałem. Powiem inaczej, też wykład jest grafomania. Ja panu nie przerywałem, chciałem zwrócić na to uwagę. I niepotrzebnie pan się unosi, bo dyskutujemy. Jeżeli pan mówi o przeworczykach jako wandalach, germanach, to jest to teza niemieckiej nazistowskiej polityki historycznej, a nie polskiej. Podobnie jest, gdy mówi pan o gotach jako o pewniku, a nie jako o hipotezie. Podobnie jest. W 1994 roku studiuję od 30 lat te rzeczy. Skończył studia historyczne. Podobnie jest, proszę pana. Tydzień temu mówiłeś, żeby nie przerywać, a teraz sam dzień. Podobnie. Od nazistów, wiesz, wyzywa jako... Nie powiedziałem. Nie padło takie, więc nie... Tak, nie powiedziałem. Albo dasz dokończyć, albo no... Albo... Tak jest również, gdy mówi... Tak jest również, gdy mu... Tak jest również wtedy, gdy mówi pan o Słowianach, którzy pojawili się w VI wieku z Dorzecza, Dniepru czy Prypeci. To również jest taka teza niemieckiej polityki historycznej, a nie zaaprobowana, przyznaję, zaaprobowana w Polsce, ale ciągle jest to teoria, która powstała w obszarze językowym niemieckim, przygotowana, rozpisana przez historyków niemieckich czy archeologów niemieckich, z Gustawem Kostiną pewnie świetnie panu znaną, a nie przez na przykład Józefa Kostrzewskiego, z czym na pewno pan się zgodzi i bardzo dobrze pan to wie. Przykro mi to mówić, ale niestety realia są takie. Kadłubek, pisząc o Lechitach, pisał o rzeczywistości jemu współczesnej. Lechici to są ludzie, którzy chodzą po Wzgórzu Wawelskim, którzy walczą w czasie jego życia, którzy są wychowankami, opiekunami syna Kazimierza Sprawiedliwego, Leszka Białego. To są ludzie, to jest rzeczywistość jemu współczesna. To właśnie różni Kadłubka od wszystkich innych pisarzy, którzy pisali o Lechitach jako rzeczywistości mocno historycznej, mocno archaicznej, na pewno nie teraźniejszej im. I to jest podstawowa różnica. Faktycznie pierwszych 5 z 13 wzmianek lechickich u Kadłubka to są wzmianki, które są zapisane w relacji historii no tak zwanej mitycznej dziejów polskich, czyli w Księdze Pierwszej Kroniki. To jest prawda. Natomiast tak jak powiedziałem, Lelewel uważał, że jest to sztucznie dołożona rzeczywistość do tejże treści Księgi Pierwszej Kroniki. I na koniec chciałem powiedzieć, że jednak to jest praca naukowa, opublikowana w punktowanym, recenzowanym wydawnictwie. To jest praca, która liczy w sumie 700 tysięcy znaków. Jeżeli pan chce napisać polemikę, czy jeżeli pan cokolwiek napisał na ten temat, co stoi w sprzeczności z tym, co ja napisałem, proszę powiedzieć. Jacek Banaszkiewicz, tak jak powiedziałem, nie zrozumiał Kadłubka, nie chciał zrozumieć Kadłubka i to, co pisał, to mitologizował Kadłubka. I Kadłubek napisał o Lechitach w rzeczywistości mitycznej, w relacji historii mitycznej 5 razy. Dla pana profesora Banaszkiewicza bodajże to jest 30 czy 40-krotne, 30 czy 40 razy użył Banaszkiewicz terminu Lechici. Dla Banaszkiewicza Kadłubek pisał o Imperium Lechickim, Kadłubek nic takiego nie napisał.
Nie ma tam niczego u kadłubka, co by wskazywało na imperialność czy starożytność Lechii czy Lechitów. Powiedziałem, Lechia to jest państwo w monarchiach Kazimierza II Sprawiedliwego i tylko jego. Lechici to są rycerze i mieszkańcy Małopolski Zachodniej, a nie pogranicza lubelskiego, sandomierskiego, czy Grodów Czerwieńskich, czy Przemyśla albo Lwowa. Jeżeli by pan wziął kadłubka i przeczytał, to by pan bardzo dobrze o tym wiedział. Tylko, że pan nie wziął kadłubka i nie czytał go, a jedynie zna pan Banaszkiewicza. No przykro to powiedzieć, ale profesor Banaszkiewicz zmitologizował kadłubka i naszą historię, ani kadłubek. Kadłubek pisał o rzeczywistości jemu współczesnej i bardzo realnej, bardzo konkretnej i bardzo oszczędnie szafował tym terminem. Inaczej niż kronikarze wielkopolscy, którzy posłużyli się tym terminem 50 razy. Kadłubek tylko 13, kronikarze wielkopolski 50, kadłubek również 30. Pisał o tych, o mitologii, a pisał to ci Lechici są, to on pisał historię Kazimierza Sprawiedliwego, czy... No a jak nie? No przecież napisał historię do roku 1202. No to o czym mówię? Napisał zarówno... Jaką ma wartość historyczną to, co pisze Maku? Człowiek, który nie jest historykiem. W odróżnieniu do pana i profesora Banaszkiewicza, doktor Machuch prawdopodobnie zrozumiał kadłubka. Nie. A właśnie, że tak. Jeżeli by pan wziął doktorat Makucha i przeczytał... Nie, z profesor Anną Krasnowolską, profesor Anną Krasnowolską, czyli kierownik Zakładu Iranistyki w Instytucie Orientalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bo to jest promotorka. Ale obawiam się, że takiej grafomańskiej... Myślę, że pan mocno przesadza, pisząc o grafomanii, a jeżeli ma pan coś do powiedzenia, to proszę napisać i opublikować. Nie słyszałem, żeby pan się pochwalił czymkolwiek, co pan napisał i opublikował. Więc proszę proszę uważać, proszę uważać, co pan mówi. Proszę uważać, co pan mówi.